Cześć, siemanko, dzień dobry. Witam was na moim kanale. Ja jestem Roxana i to jest mój pierwszy vlog. Na pierwszym vlogu zabieram was do Czech, także zapraszam. Podjechaliśmy chwilowo na stację. W tym wypadku ja nie jestem kierowcą, z czego się bardzo cieszę, bo zawsze ja kieruję. W tym wypadku jest Martyna kierowcą, więc zaczynamy podróż. Naciśnienie słowa? Sprawdzamy ciśnienie słowa. Pani kierowco. Pani kierowco. Dostałam takie urządzenie, jest to gimbal i ogólnie nie umiem się nim posługiwać i jest ciężki, więc nie wiem, czy w ogóle będę z niego korzystać, ale fajnie stabilizuje, bo na przykład patrzcie, teraz trzymam i mi ręka się trzęsie, jak nie wiem co, więc będę się starać z gimbalem nagrywać, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Pierwszy vlog, pierwsze próby w ogóle nagrywania czegokolwiek i jeszcze z takim sprzętem, więc głęboka woda, słuchajcie, serio. Cześć, gimbal, ja jestem Roxana. Roxana Gimbal, poznajmy się. Chwila nauki obsługiwania gimbala. Dobra, ale on cały czas działa, ten joystick? Ale, aha, tak, dobra. Nie śmiej się. Ej, powiem ci, że fajny ten gimbal. Musisz się nauczyć. Ale jaki płynny obraz, słuchajcie. No, technologia, ale jeszcze nie umiem. Weź. Ale tak trzymaj, że grubo wygląda. Wjechaliśmy już do Czech. Wjechaliśmy już do Czech i jeszcze 1,5 godziny drogi nam zostało do Pragi w sumie. Dojechaliśmy. Jesteśmy w czeskiej galerii, zobaczcie, jak to jest pięknie. Mega już też się tutaj Janek, Martyna, Dima. Lecimy pierw coś zjeść. Słuchajcie, my już pojedliśmy. Powiem wam, że było mega dobre, ale mega duże porcje, więc dużo zostawiłam niestety. Cena za porcję 149 koron. Na razie sobie spacerujemy po depteczku, ale główny cel to jarmark bożonarodzeniowy i na pewno wam pokażę go, jak będzie ciemno, bo myślę, że będzie zdecydowanie lepiej wyglądał niż w dzień. Domyśl się, co widzisz. To jest to miejsce, gdzie każdy, kto był dzieckiem, marzył o tym, żeby tu być. Zobaczcie. Kiedyś w ogóle marzyłam o tym, żeby na takiej karuzeli się przejechać. Mamy nawet Kapitana Ameryki. Falka również mamy. I świat Lego. Wiem, że mało mówię na tym vlogu, ale obiecuję, że w kolejnych vlogach będę mówić dużo więcej. Patrzcie, jak to pięknie. Jak to pięknie wygląda. Gdzie my jesteśmy, Dima? To jest centrum. Po prostu centrum. Tak, to jest centrum. Taka ciekawostka dla was, że tutaj wszystkie ulice są tak w dół. Serio, jak jesteśmy w centrum, to te ulice są tak kierowane w dół i powiem wam, że jak kiedyś mieszkałam w Belgii, to tam jest identycznie. I tutaj za mną jest głowa Franca Kawki, także patrzcie. Mini sesja zdjęciowa. A to wszystko za sprawą tego pana.
Nagrywam. Takie pyciki. Zobacz. Emu. Już co? Pachnie tutaj jak we Wrocławiu. Większa magia tego jarmarku pewnie będzie wieczorem, jak się trochę ściemni, bo na razie chodzimy sobie w dzień. No i nie widać tak tych wszystkich światełek. Jak ci smakuje? Ale co to jest? Powiedz. Miodowe wino wiśniowe. Ale bardzo dobre. Cóż, po jarmarku było super, napiliśmy się dobrych rzeczy, zjedliśmy, pojedliśmy tak samo, także teraz jeszcze została nam jedna atrakcja, most Karola, na który właśnie lecimy. No powiedz mi, tobie jak się Praga podoba ogólnie? Jest okej, w sensie bardzo ładna infrastruktura, natomiast jeżeli chodzi o ludzi, no to jest więcej nacji. I tak, też, jest dużo narodowości. I też aspekt taki, że już zobaczyliśmy w galeriach, ochroniarze wyprowadzali różnych typów, więc generalnie pod względem, nazwijmy to, panów żulków rehabilitowanych, to jest ich więcej. Tak, jest więcej. Zobaczcie, już się włączyły światełka i każde drzewko jest oświetlone światełkami. Pięknie. Jest mega ciemno, ale jesteśmy właśnie na tym moście Karola i już wam pokazuję, jak to wygląda tutaj. Że Praga wieczorem czy w nocy jest tak ładnie oświetlona, że serio, musicie ją zobaczyć. Słuchajcie, złapał nas już wieczór, my już po całej wyprawie do Pragi pakujemy się do auta i już wracamy do Wrocławia. Cóż, moi drodzy, my już po wycieczce do Pragi jednodniowej, zmęczeni, ale szczęśliwi, pakujemy się do auta i lecimy, także bye!